Przeżył dwie wojny, przemiany ustrojowe w Polsce i wciąż cieszy się życiem. Michał Kiersnowski w ubiegłym tygodniu obchodził setną rocznicę urodzin. Jak się okazało, mimo sędziwego wieku, pamięć mieszkańca Ostródy jest wciąż niezawodna. Jak rom leco, jak rom walo, dziwże świata nie owalo, dziwże się utrzymać mogo, koń kopytem, mąż ostrogo, naprzód wieli obóz wroga, on miecz puścił, bije swoga, a po świecie okrzyk leci, niech nam żyje król Jan III Sobieski. Takich wierszy z pamięci stulatek przed naszą kamerą opowiedział jeszcze kilka. W dniu urodzin z rąk tymczasowego burmistrza miasta otrzymał listy gratulacyjne i prezenty. Michał Kiersnowski jest ojcem 5 synów i 1 córki. Doczekał się już oczywiście wnuków. Jak wyznała jego młodsza o 11 lat żona, w ich wspólnym życiu bywały lepsze i gorsze momenty. Jak się żyło, to się żyło, ale jednym słowem, raz lepiej, raz gorzej, ale dzieciś mi wychowali. Skończ te swoje. Ja nie umiem powiedzieć w jednym słowie. Receptą na długie życie stulatka są spacery, bo mimo sędziwego wieku i kłopotów zdrowotnych, codziennie stara się spacerować na świeżym powietrzu w pobliżu jeziora Trwęckiego. Żebym ja widział, to byśmy jeszcze pospacerowali, bo i dzisiaj już byłem tam koło państwa Zaleskich, ale najgorsze, że jestem niewidomy. Zacnemu jubilatowi życzymy dalszych lat w zdrowiu i w tak dobrym humorze przez następne lata.